Miśka, ty co? Nie pakujesz się do auta? Cyberek już czeka. Już wygląda tam łebek. No to jesteśmy. Byliśmy już tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, no stąd jest film Pomysłowych Dobromirach. Stąd film? Tak, to jest z tego miejsca. Po co przyniosłeś ten ponton? Nie chcę, bo to specjalnie, żeby go zostawić. Przecież będziemy go tam pompować. Ale jest siła, jest moc, potęga, to może z powrotem. Zakłady? No wuju się założył, że nie złowimy ani jednej ryby. Robert, a ty? Ja się nie zakładam ogólnie, nie jestem radartistą. No dobrze, dobrze. Dobra, chłopaki, kończę tę rozmowę po o 4 pilznery. Dobra. Jak zwykle. Jak zwykle. To z tobą już łap zakład. I teraz mam jeszcze dwóch gości. No wystarczy mi taka butelka. Jeden łowi na dratwę bez pozwolenia. To. A drugi, ten główny rywal, oni cię nie założył, bo jest do przodu i padł już nigdy w życiu. O 4, 3, 2, 1. Karp, Leszcz, Karaś. No. 4. No to już mam 4, 8. Jeszcze z Rumun z sobą zakład. Ja się nie zakładam. Nie, czekajcie. Na pewno spięcie nam nic nie pomoże, bo powiem Boże. Czekaj, już nie ruszaj, nic. Tak, to ja jestem. Ale ty jak to wszystko mówiąc, wykonawcą tego pomstę do nieba ryczącego. Może nie zrobiłem tego specjalnie, ale jakby nie było, że mało to w mojej podświadomości, uwierzcie mi, że mało to w mojej podświadomości od 8 lat, nie wiem, zwierząt. I po prostu jak przyjeżdżam z nimi, kurwa, te ryby, no ja, że tu nie o masę chodzi doskonale. To co się dzieje, jak przyjeżdżasz do nas, no to co? No, mam taką głęboką nadzieję, że nie złowimy nic, nie? Złowicie. Jest chaos, dużo się dzieje. Cześć, kolega tu widzę, że dopiero instrukcję obsługi składania podbieraka czytał przed chwilą. Nie spodziewaliście się, ale przecież przyjechałem z wami, to przecież wiadomo było, nie, że coś chyba raczej się tu zdarzy. No niestety, team jest gotowy i zwarty, ale coś wymsknęła się sabaka. Dobrze, to proszę to poskładać. Patrzcie, jak to motywuje do działania, nie? Jestem. Nad wyłką kurę, kura. Nad wyłką. Nie, to musi być pod wyłką. Pod wyłką. No, poplątałeś całkiem, nie? Idę po nią. Masny. I poszedł. Kura, mam rekordowego lecz. No i pięknie. Kumasz? To jest rekord polski. To jest największy lesz, kura, złowiony na dzierżę. Poświeci skup. Największy w ogóle. Co to jest w ogóle za lesz? Ten les ma dobre 60 albo 70 cm. Dobra, mogę wziąć auto. Spakowałbym się i spierdzielał stąd od razu. Nie prawo nie lubię. No, pan inżynier. O, jest panie inżynierze. Co się tu dobrze, dzieje? Dobrze robi? Ten, nie wiem, ale zakładam, że czy nie. Czy ten rów melioracyjny? Ranko? Nieprawdopodobnie. Biegnę. Ładny leszczyk. No, bardzo ładny. Prawie jak ten wczorajszy rekord polski. No. No niedobrze. Bardzo dobrze. Bronię. Jest. No taki jak tamte mniej więcej, nie? Ponad... O, nie, to nie zwiększę. 4 kilo będzie miał. Spójrz tu się w kamerę. Mistrzostwo Polski. Fajny jest. Dobra, dajesz go do wody. Leszcze przyszli, no. Fajnie. Kurde, no chyba przegram ten zakład. Tym razem. Dwa razy się nie zdarza przypadek taki.
Nie, jest, on siedzi. Ramon. Jaka? Mam. Pierwszy karpik na zasiadce. 6-5. Wigilijny taki. Jak to się wszystko szybko zmienia, nie? Już karpiku leci. Spokojnie na pewno. Przed. Wołaj go. Kura! No, dobrze, dobrze. 3 minuty po zarzucie, czy tam 5. Nie za dobrze. Te leszcze są, kurde, wszystkie podobne. Jak pięknie. I hop, znowu. Panie leszczu. Cieszysz się? Cieszę się. No to gratuluję. Bo jest rywalizacja. A tam jest ryba. Jest. Dobra, jest. Pięknie. I do wody. Już się spóźniłeś. Ty możesz jedynie biec szybko tam do tej wody. Uciekaj, malutki. Oj. Grubaszka. No. Dobrze, dobrze. No przegrywam, no niestety. Ale jeszcze się dzień nie skończył. O, właśnie. Jeszcze się dzień nie skończył. Jaka? Bo jak ci podmucha? No. Nie ma. Bradzie! Karpik! Mam! I ciach, taka torpedka! Pa! Pa, pa! Nie wiem. Ja, jest, jest, jest. Jakiś mały kara, ten leszczy to jest. Piękny, chciałbym takiego złowić. Karasio, maluteńki taki, patrz jak się chwycił. I dał radę. Czyli łapczywy gamoniu. Wyżej, wyżej, bliżej kamery. Oj, nie chcę mu krzywdy zrobić, bo on jest delikatny. Jeszcze był większy. Maluteńki tak. Oj, uciekaj. A wiesz, że na tej drugiej może zbagatelizowałeś to, ale miałeś podobne reakcje. Pierwszy karasio, pierwszy karasio. Tutaj kolega już prawie śpi. A tutaj kolega prawie szykuje się do wyjazdu.
Wisek i Maria. 2, 4, 6, 8. 8 kiełbasek na śniadanko, a co? Chlebka. Czy jedzą lepiej niż wędkarze, nie? Ja w Sajbi tylko tak patrzę z zazdrością. Bo Cyber je... Cyber nie, ale... Cyber je tylko suchą wiejską. Najmniej zmodyfikowaną, może w ten sposób. I surową polską. No i dobrze, trzeba się cenić. Co tam robisz, kolego? No to może byś tak na przykład ruchy jakieś uskutecznił, nie? O, jak mu dobrze, a tu pełno futra. O, zabolało troszkę. Ty, no czekamy na ciebie już 10 minut. Ty będziesz początek dnia znowu zaczynał od nierzłego humoru. Cześć, chłopie, cześć. Zawsze taki zmierzły. Dzisiaj wyjątkowo fajny jest. Chodź, bo będziesz na piechotkę wracał do domu, no. A to jest 40 km, to by ci trochę zejdzie. Sajbek! Chodźcie, pies. Chodźcie, Sajbek, chodź. Teraz będziesz w domu, Sajbek, zaraz. Co, Sajbek, przytulić się chcesz, nie? Do mojego ramienia, już cię. Już cię. Bardziej mi... Daj, do mnie. O, proszę.